Lody dla ochłody. Coś tu przepysznie pachnie. Chwileczkę, piesku. Jeszcze tego nie przeczytałem. Jasny Jupiter. Posłuchajcie tego. Odkryto planetę lodów. Pewien astronom amator odkrył planetę, która jest zrobiona całkowicie z lodów. To musi być najlepsze miejsce do życia na całym okrągłym wszechświecie. Ale chyba nie lepsze niż nasze Poliwil. Planeta pełna lodów? No pewnie, że tak. Ojej, chciałbym polecieć na tę lodową planetę. Nie. Jeszcze nigdy nie było tam robotów z naszej planety. Możemy tam pojechać, tatku? Nie widzę przeszkód. Ekstra! Ladziki! Kilka! To jest fantastyczny pomysł, ale teraz pora spać. Dobranoc, Oli. Fajnie by było mieć tyle lodów, ile się chce i kiedy tylko się chce. Cytrynowy sorbet w kulkach. Czekoladowe z orzechami. Truskawkowo-malinowe. O, ja się kręcę! Oli! Obudziłaś mnie z najpyszniejszego snu, Zoli. Lodziki! Pora wstawać, Oli. Dość leniuszkowania pod kołdrą. Przelecimy się na planetę lodów. Naprawdę? No pewno. Kto ostatni w pojeździe, ten trąba. Hurra! Ladziki! Załatwione. Dobrze, Bobrze, się czujesz? Proszę, przywieźcie jakieś lody wracając. Dzięki, mamo. Uważajcie na zdrowie. Na lodowej planecie musi być zimno. Zamawiam miętuskowe z czekoladą. Powodzenia! Tatusiu, patrz! Planeta lodów! O! Te lody z pewnością są śliskie. To było twarde lądowanie. Hej, widzicie to, co ja? Niesamowite! Lodziki! Miam, miam, miam! Jak mi pysznie w brzuszku! Pyszny brzuszek! Miam, pycha! Hurra! Ale fajnie! Jupi! Nic ci nie jest? To było fajne! Zjedźmy tak jeszcze raz! Patrzcie! Miseczki! Policzmy. Co my zjedliśmy? Wiśnia z czekoladą, bezowy karmel, morela, orzechowe, wanilia, lukrecjowe i podwójny koktajl. Hmm.
Uwaga! Ajaj! O! Czekoladowe! Nie? Nie? Mam was! A nie masz! Ach tak? Zobaczymy! Hej, wracaj, Zoli! Hej! To ulubiony smak Billego! Tęczowy z polewą wiśniową! Myślisz, że mogę je wziąć dla niego? Jasne! Powinniśmy mu zawieźć jakiś prezent. Musimy jeszcze znaleźć coś pychowego dla mamy. Ktoś nam tu chyba trochę zmarzł. Ja chcę wracać. Ja też już chcę wracać. To miejsce jest super fajne, ale nie zjem już ani odrobiny. Dzięki, że nas tu zabrałeś, tatku. Dobrze się bawiłaś? Było ślizganko, turlanko, posypka i lodziki. Ojej! Miętuskowe z czekoladą tylko dla ciebie. Moje ulubione, dziękuję, skarbie. Olinku, dobrze, że nie chciałeś zostać na tej planecie. To była pycha, superowa wyprawa. Ale nie ma jak w domu. Siema, Oli. Słyszałam, że byłeś na planecie lodów. Jak było? Dobre mają lody, a jakie najlepsze? Przywiozłem ci coś. O, to dla mnie? No. To genialne. Dzięki, Oli. Sam zobaczysz, które są najlepsze. Truskawkowe jak dla mnie. Nie, muszę powiedzieć, że jednak waniliowe. Hej! Tęczowe z polewą wiśniową? Właśnie te są moje ulubione. Ratunek dla włosa. Kosmiczni jeźdźcy znów uratowali świat! Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych! Wujek Gizmo! O, staruszek w domu? Wielkie dzięki. Co się stało wujkowi Gizmo? Nie wiadomo, ale kosmiczni jeźdźcy spróbują mu pomóc! Do dzieła! No nie. Nie widziałeś gdzieś ojca Oli? Nie. O. Czy możemy w czymś pomóc? No, nie wiem, bąbelki. Wątpię, czy ktokolwiek może mi pomóc. Ja wiem, co jest dobre na wszystko. Ty wiesz? Ty wiesz? Tak. Lemoniada mamy Olinka. Zawsze poprawia mi samopoczucie, nawet gdy dobrze się czuję. To jest myśl, Billy. Chodźmy. Ups, nie siedzimy w czapkach przy stole. O? O, jasne, Oli. Gdzie moje maniery? Ja się kręcę! Co się stało z twoimi włosami? Mój fryz nie chce sterczeć do góry, jak widać. Moje włosy odmówiły mi współpracy i już. Byłem u wszystkich fryzjerów i nic z tego. Myślałem, że tata coś wymyśli. On naprawia różne rzeczy. Kosmiczni jeźdźcy, Oli i Billy do usług! Jeśli my nie uratujemy twoich włosów, to nikt ich nie uratuje. O, dzięki, chłopcy. Zawsze można na was liczyć. Kiedy się coś skiepści, nie ma jak kosmiczni jeźdźcy. Ej, kto zgasił światło? Ach,
Czy na pewno umiecie posługiwać się tym magnotronem, co? Jasne, wujaszku! Twoje włosy za chwilę się wyprostują! No to jazda! Czuję jakąś zmianę! Klops? Dlaczego niby klops? Trzeba to trochę poprawić? Może powinienem się zatrudnić w charakterze modela? No dobra, Bąble. Odpalajcie maszynę. Nieźle. O, włączcie. Chyba już trzeba wymienić worek. No dobra, dobra, starczy. Ekstra, te włosy znowu są w porządku. Może i tak, dzięki, Billy. Ale takie wiszenie do góry nogami jest ciutkę... niewygodne. Kumasz? Co pichcicie? Przekąska na dla wujka? Nie, to jest super hiper żel do włosów. Widzisz, wujku? Twarde jak głaz. Powiedzcie, czujecie ten przeciąg? To na pewno zadziała. No, płaskie włosy można napompować. No, wiecie... Cóż, to była ostatnia nadzieja. Kosmiczni jeźdźcy przegrali. Powinniśmy założyć nasze hełmy. Przykro nam, że cię zawiedliśmy, wujku Gizmo. Na Syriusza, jesteście moimi najlepszymi kosmicznymi kumplami. Serio? No jasne. Tyle zrobiliście dla waszego wujka Gizmo. To była najlepsza akcja ratunkowa, jaką widziałem. Wiecie wy co? Może tego problemu się nie da rozwiązać. Jakiego problemu, Gizmo? Cześć, Bonito. Chodzi o włosy. Straciły swoją dawną formę. Wiesz, gdy ktoś ma taką fryzurę jak ja, to wie, jak nadać im odpowiednią formę. No niech... No, to już koniec. Mam magnetyczne włosy. Wiesz, tu nie chodzi o włosy. Chwileczkę. Nic dziwnego, że twoim włosom było ciężko. Wow! Uhu! O, stary. No to nareszcie wszystko wróciło do normy. Bonito, wielkie, wielkie, wielkie dzięki. I specjalne podziękowania dla was za podtrzymywanie mnie na duchu i moich włosów. Dobrze wiedzieć, że zawsze można liczyć na kosmicznych jeźdźców.
No pewnie! Podnieś kotwicę. O, skarbeczku! O, okrąglaczku! Czy to serduszkowy dzień? Nie. To co się tak misiacie? Misiaki, misiaki, misiaki! Dziś jest nasza rocznica. Rocznica? A co to ta rocznica? To dzień, w którym wspominasz coś bardzo specjalnego. Na przykład dzień, w którym poznałem mamę. Jeśli chcesz, mogę ci wypolerować kulę. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Niewątpliwie. Trzeba powiedzieć, że to było celne trafienie. To był dla nas wyjątkowy dzień. Jejcia! Tylko tyle? I to was tak rozczula? Czula, czula. Aha. To jest jakaś dorosła sprawa. Chodź! Kto ostatni sprząta mój pokój? O, nasze przyjęcie weselne. Nic się nie zmieniłaś. Patrz, nasza podróż poślubna. Ten rejs był cudowny. Co byś powiedziała, gdybyśmy w następną rocznicę też popłynęli w rejs? Zabawa, słońce, opalanie, zwiedzanie egzotycznych miejsc, nauka kroków rumby. I tańce do białego rana. Ach, wspaniale. Chodź, Zoli, wyprawimy mamie i tacie rocznicę, której nigdy nie zapomną. Witamy na pokładzie. Przygotujcie się na wspaniały rejs. Tu, tu, tu. Z najlepszymi życzeniami. Dzięki, kapitanie. Nie do wiary. Przygotowaliście cudowne przyjęcie na naszą cześć. Gotowi wyruszać w rejs? Kotwica w górę! Kotwica w górę! Pa, pa! Nie ma to jak relaks w promieniach tropikalnego słoneczka. O. Dość leżakowania, wycieczkowicze! Proponujemy inne, ciekawe zajęcia! Skaczące bingo na dolnym pokładzie, rzucanie hula hopem na maszt, albo... Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Skoczki, kroczki z Zoli! Skok, skok! Raz, dwa! Raz, dwa! Krok, krok! Raz, dwa, raz, dwa, raz, chodź, dwa, tatusiu. Raz, dwa, o, raz, dwa, skoczki, raz, kroczki, dwa, skoczki, raz, kroczki, dwa, skoczki, dwa, kroczki, dwa, skoczki, dwa, kroczki, dwa, skoczki, dwa, kroczki, dwa, skoczki, kroczki, kroczki. Hurra, hurra! Brawo, skarbie! Jeszcze? Wiesz, córciu, ja... Kto chce zagrać ze mną w stop, trąć, trąć? Ja się zgłaszam. Twój tata grywał w stop, trąć, trąć w czasach młodości. Należy grać w stop, trąć, trąć. Tak, świetnie, mamo. Uważajcie, teraz tata Poli wam pokaże. Stop, trąć, trąć. Co za cios. Upcia, upcia. Jestem padnięty, jakbym był po maratonie. Nie narzekaj, mamy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia.
O, ja cię kręcę. To jest fajne. Plusku, plusku, tatuś, plusku, plusku. Kto ostatni, ten trąba? O, tak jest dobrze. Ty i Zoli zaskoczyliście nas. To był najcudowniejszy rejs. To jeszcze nie koniec, mamo. Czas na zwiedzanie. Szczury lądowe na ląd. Zapraszamy na prawdziwe safari. Patrzcie tam. Patrz, skarbie, toż to prawdziwy goryl. O, mój drogi. Ostrożnie, to są dzikie zwierzęta. Tam, za tym drzewem. Ojejciu, czy to przypadkiem nie jest lew? Jasny Jupiter, widzieliście to? Centkowany lew. Chyba czas na kolację. Nie ma sprawy. Cała naprzód na tropikalny poczęstunek. Super, co za romantyczna kolacja. Kanapki z masełkiem i dżemem malinowym, mniam. Proszę. Dziękujemy wam. Och, skarb. Mój najdroższy. Chodź, Zoli, idziemy. Oni znowu się rozmisiali tutaj. Misiaki, misiaki, misiaki. Czy słyszysz tę muzykę? Jestem gotowa przetańczyć z tobą całą noc, skarbie. To był wspaniały rejs rocznicowy. Mama i tata wyglądają na szczęśliwych. Na pewno długo tego nie zapomną. Wszystkiego najlepszego, tatuśku. Szczęśliwej podróży, kochani.